Dobrze, czyli Jacku, teraz przechodzimy do świecy, bo z nią tak. jest troszeczkę pracy, prawda? Ją trzeba najpierw tak. obrobić i pokażesz nam, jak to zrobić. To jest element, który ma włókna mięśniowe, tutaj widzicie Państwo, ułożone w ten sposób, tak jak choinkę. Przez środek przebiega takie ścięgienko. To ścięgienko niestety jest twarde i to musimy usunąć z tego kawałka. No, robi się dosyć łatwo, bo po wyjęciu tego ścięgna dostajemy dwa podłużne kawałki, których kształt można powiedzieć, że przypomina świecę. Te wszystkie elementy tkanki łącznej ścięgienka należy usunąć, ponieważ one będą nam pod zębami lekko trzeszczały. Poza tym ten kawałek mięsa doskonale nadaje się na grilla. Na przykład pokażę Państwu, jego można w ten sposób ponacinać i zgrillować. Okay. Ja chyba odpalę grilla zaraz, to tak będzie. Teraz mamy drugą część tej świecy i wycinamy ze środka to ścięgno, które ono jest dosyć twarde. Powinniśmy się go zdecydowanie pozbyć. Zaraz pokażę Państwu jeszcze, na czym polega metoda skrobania mięsa, bo to ten kawałek możemy zmielić na maszynce, żeby pokazać, że można doskonale robić tatara również taką metodą. Te dwa kawałki zaraz Krzysio wrzuci do maszynki i zmielę. Natomiast ścięgno, widzimy tutaj, które zostało, wszystkie te kawałki mięsa, które na nim zostały, możemy właśnie zeskrobać. I to jest skrobany tatar. Tak, dokładnie. To ścięgienko może wylądować w wywarze, w rosole. Też nie musimy go wyrzucać. Poza tym jest to przysmak naszych czworonożnych przyjaciół. To proponuję, żebyśmy włączamy to rzucili do tak, to sobie zmienimy, więc przy tej okazji będziemy mogli Wam pokazać, jaka jest różnica w praktyce pomiędzy siekanym tatarem a mielonym. Tak. Podstawiamy jakieś naczynko. Tak, na tatara raczej drobniejsze sitko. Tutaj widzę, że mamy 4 czy 5 mm i takie oczko jest. Tak, nawet jest chyba drobniejsze. Gdybyśmy mieli na burgery, wtedy zdecydowanie lepsze byłoby grubsze oczko. Jedyna ważna rzecz, którą warto zwrócić uwagę w trakcie mielenia, żeby nie mielić na pusto, to wtedy nam się ta maszynka nagrzewa. No w przypadku tatara nie ma może to takiego znaczenia, ale jeżeli byśmy poszli krok dalej i robili domowe wędliny, no to tu akurat jest ważne, żeby ta temperatura była utrzymana niska. Wyszła z tego całkiem solidna porcja. Konsystencji takiej, że już właściwie jest idealna. Same ładne dziady. Dokładnie. Zobaczcie, tutaj dwa zupełnie różne mięsa. To jest posiekane, a to, jak widzieliście przed chwilą, zmielone na maszynce. Zupełnie inaczej to wygląda. Ja jakby na pierwszym miejscu kładłbym nacisk na smak po prostu mięsa. Tak. On się tak de facto nie zmienia w zależności od metody rozdrabniania. Oczywiście. Metoda rozdrabniania bardziej jakby ma wpływ na konsystencję. Jeżeli ktoś lubi kawałek mięsa poczuć tak naprawdę, żeby go rozgryźć, no to rzeczywiście będzie preferował mięso siekane. Natomiast jeżeli ktoś woli po prostu sam smak i chcesz może szybciej jeść, ma już gotowy produkt taki, który ma bardziej rozdrobnioną konsystencję, no to też będzie jakby, może nawet preferować mięso z maszynki. Natomiast podstawowa rzecz to jest po prostu smak tego mięsa. I tak, tutaj ja tego nie przeskoczymy. Niezależnie, czy będziemy siekać, czy mielić. Tak? Dodajemy sól. No, tu niestety bez soli mięso wołowe czy generalnie tatar z mięsa wołowego, czy ze strusia, no raczej nie będzie nam smakował. No, ten dodatek jest zdecydowanie nieodzowny. Mieszamy to, gdyż po prostu na talerzu nie jest to prosta sytuacja, żeby sobie to dokładnie wymieszać, a fajnie, żeby jednak to się
połączyło, żeby ta oliwa nam jakby równomiernie się rozłożyła, bo już same dodatki, no to powiedzmy nie jest to tak istotne moim zdaniem, jak one się połączą. Oczywiście możemy tutaj dodać dodatki. Czy pozwolisz? No, no, ach, tak. Proszę bardzo. Jeszcze troszeczkę odrobinę soli. Tak. Ja chyba po prostu pozwolę sobie kłodawską sól niejodowaną, kamienną. Po strusiu. Inny strus, nie? Strus jest magiczny. Magiczne zwierzę. Ja tym razem pozwolę sobie zrobić troszeczkę inną formułę podania tego tatara. Mianowicie zrobię wam takie mniejsze porcyjki, ale indywidualne. Zgadzamy się. Zgadzamy się, chociaż słowo mniejsze tutaj nie było moim ulubionym. Spróbujemy zrobić właśnie mniejsze w takim mniejszym ringu, tak żeby potem już każdy z nas miał, że tak powiem, swój udział w mieszaniu i doprawianiu. Proszę bardzo, jeden jakiś taki wzorcowy. Tylko znowu będzie walka po prostu, kto pierwszy, ten lepszy. Będzie żadnej walki, bo to właśnie będzie dla Michała. O, dziękuję bardzo. Już jak dobrze jest być gospodarzem programu. Ona mówi, że konsumpcja może się odbywać bez rękawiczek. Tak? Właściwie, że to tak... Ach, już się przyzwyczaiłem, dla mnie jak druga z czasem. Poczekam na was, tak czy inaczej. Voilà. A powiedz, co ty sądzisz o tatarze w wersji na ostro? Znaczy, żeby dodać... Ja lubię chili dodać, albo tabasco. Znaczy, tak jak powiedziałem na samym początku, najważniejsze dla mnie jest mięso, rodzaj mięsa, smak tego mięsa i tak dalej. Oczywiście, jak już sobie jakby kombinujemy z tym tatarkiem, robimy kolejne wersje, jemy go przynajmniej raz dziennie na śniadanie, to wtedy na pewno warto, żeby się nam nie znudził robić to w najróżniejszych wersjach, postaciach. Znaczy ja ogólnie lubię ostre rzeczy, więc jakbym się tutaj nie wzbraniał. Natomiast to, co Jacek mówił na początku, że sam smak tego mięsa jest istotny. No, pod warunkiem, że kupimy to mięso w jakimś takim zaufanym sklepie. Oczywiście można dodać sobie tabasco i no tak właśnie, dalej. Jeżeli pozwolisz, to ja bym bardzo proszę sobie troszeczkę miało podkręcę. Strusiem, ale wołowina też doskonała pewnie. Tak, ja wam powiem jeszcze tak przy okazji, jeżeli chodzi o mnie, ja czasami lubię nawet ukroić sobie, jeżeli mam wołowinę dobrej jakości, ukroić sobie kawałek, plaster wołowiny, posolić i ja tak to zjadam w takiej formule. I po prostu jeżeli smaczna jest wołowina, to naprawdę jest to bardzo, bardzo dobra. I jak z tabasco? Moim zdaniem bomba. Bomba, prawda? Dobre określenie do tego połączenia. Ja sam ten zapach tabasco bardzo lubię i on też troszeczkę do tatarka przynosi. Bardzo, tak, bardzo przyjemnie. Ja na przykład jeszcze czasami potrafię bardzo dodać sosu typu Worcester. Tak, też bardzo fajnie. To jest też, polecam wam dobry sos Worcester, bo to są jakby generalnie substancje odpowiedzialne za nasz piąty smak, czyli umami. Czyli... Okej, okay, i tutaj jeszcze została nam bawetka siekana, czyli to jest wołowina, mięsień z przepony. Dosyć, że tak powiem, budżetowe mięso, bo to jest mniej więcej 3 razy tańsze niż polędwica, a warto, że tak powiem, spróbować smaku, bo rzeczywiście ona... Podobna półka cenowa jak hangar steak. Dokładnie. Mięso musi być po prostu smaczne. Forma podania to jest trudna. Chodzi o to, że te takie dania tatarskie, które się kupuje gotowe, to jest pulpa, to jest... Ale to często nie jest najlepszy kawałek mięsa. Natomiast to zmielone mięso również miało taką swoją teksturę, którą wyraźnie było czuć pod zębem. To nie to, że to było zmielone. Słuchajcie, tej bawetki nie jest jakaś taka ilość duża, więc pozwolicie, że ja sam to zjem. Ja nie w trakcie kręcenia odcinka jedna osoba niestety została zasztyletowana. O, przepraszam, ja mam tutaj najbardziej... No, obawiam się, że tutaj dla każdego coś by się znalazło. I to jest baweczka. Tak, bardzo, bardzo polubiłem ten kawałek ostatnio. Też.
Smak bardzo fajny. Mhm. Ale wyczuwalnie inny smak też niż hanger. Tak. Jest odrobinę... Tak, bo jest fajne, bo jest wyraźnie czuć strukturę. Tak, 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 różnicę, tak. Czuć różnicę pomiędzy mieleniem a siekaniem. Mhm. Czyli w tym wypadku jednak... Tak, siekanie... Jednak zrobiło różnicę. Mhm. I to no, na korzyść. No tak. Nie powiem ci szczerze, że troszeczkę cofam te wszystkie moje mądrości a propos maszynki. Jednak siekanie... Też cofam, jakby co. Daje radę. Daje. Mhm. Po prostu nigdy nie miałem tak ostrego noża, jak ten twój Japończyk. Nie, żartuję, miałem oczywiście. Ale niewiele. No nie.